zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak robiłam trzech króli do naszej szopki. Melchior, najstarszy, dlatego siwy, który miał przynieść złoto. Baltazar, kadzidło i Kacper, mirę. Tu jest wersja z Divy. Powinnam, gdybym miała, zrobiłabym tutaj Kacpra trochę ciemniejszą włóczką, tak jak tutaj to robiłam z Kamili, gdyż wyczytałam, że Kacper był przedstawicielem Afryki, Melchior Europy, a Baltazar tradycyjnie uznawany za przedstawiciela Azji. A to jest moja wersja z Kamili. Potrzebne będą albo koraliki, albo bezpieczne oczka 5-6 mm. Biały kordonek, biała mulina, także ciemna nitka, najlepiej jakaś mulina albo kordonek. Tak jak poprzednio, szydełko 2,5. Przydadzą mi się też oczywiście nożyczki, wypełnienie, silikonowa kulka, kleje, magiczny, czarodziejski klej, taki, który po wyschnięciu robi się przezroczysty, klej na gorąco, igła z większym oczkiem, szpilki. W jednej wersji używałam, tak jak poprzednio, Alize Diva, Silky Effect. Używałam takich kolorów do sukni. Tutaj widzę, że trochę przekłamuję kolory, to jest taki fiolet, tutaj jest taki morski i bordo oraz różne odcienie beżu, które miały być do twarzy. Numerki, które użyłam, wypiszę za chwileczkę na liście. Pierwszą wersję robiłam bawełną materializowaną kamilą na hep. Jakie użyłam kolorów, także wypiszę na liście. Do zrobienia włosów i brody używałam tak samo jak poprzednio. Włóczki Baby Smiles Lenia Soft, czarną, brązową i siwą. Oprócz włóczki bardzo przydały mi się złote nici. Udało mi się dosyć tanio kupić w internecie po wpisaniu mulina metalizowana takie nitki. Te są troszkę, były dla mnie lepsze. Te złote troszkę mi się rozdwajały, no ale kupiłam, więc używałam. Te polecam. Złoto to u mnie takie kamyczki, które miałam do świeczek. Kadzidło. Użyję takiego dzwoneczka, którego zakupiłam też. Powieszę go na łańcuszku i będzie to moje kadzidło. Mira. Jak obserwowałam to, jak wygląda mira, przypominała mi bursztyn, więc tutaj mam jakieś takie kawałki bursztynu. Użyję to jako mirę. Można też użyć jakichś koraliczków. Koraliczki też mi się przydadzą do ozdoby korony. W tej wersji Kacpra, takiej bardziej misternej, użyłam do zrobienia tego sznureczka kumihimo, więc będzie potrzebne wtedy kumihimo i jakieś kółeczko, które będę chciała obciążyć potem te niteczki otwieralne, albo karabinczyk jakiś. Jeżeli
Nie jest to konieczne, bo można zrobić taką wersję na szydełku. Jeszcze jakieś umocnienie do mojej podstawki i ewentualnie kreatywne druciki do umocnienia rąk. I to wszystko. Zabieramy się do pracy. Jeszcze tylko pokażę listę. Trzon wszystkich trzech postaci królów jest taki sam jak trzon postaci Józefa. Tutaj tak samo jak w postaci Józefa czy w postaci pasterza zaczynamy od tej podstawki. Ta podstawka, jak dokładnie ją robiłam, jak się dodaje w okrążeniach, pokazałam w filmiku pasterz. Pierwsza część, do którego linku odeślę, czyli tak samo mieliśmy magiczny pierścień, 6 półsłupków, 12, 18, 24 i w ostatnim okrążeniu 30. Jako, że teraz robiłam włóczką Diva, ta włóczka, chociaż robiona tym samym szydełkiem 2,5, jest troszkę cięższa i okrążenie kółeczko już było troszkę mniejsze, więc tak samo jak u Maryi, którą też robiłam z Diwy, tutaj zrobiłam jeszcze jedno okrążenie, gdzie mam 36 półsłupków, czyli ostatnim jeszcze jednym okrążeniu zrobiłam 4 półsłupki i dodanie, i tak 6 razy i mam 36 półsłupków. Tak samo jak w tamtych postaciach, z jakiegoś plastikowego opakowania wycięłam takie kółeczko, które do tej podstawki za chwileczkę przykleję, żeby ona była sztywniejsza i trzymała tą postać. Głowę robiłam identycznie jak postać Józefa i pasterza. Wielkość taka sama jak Józefa. Dlatego nie będę powtarzać tego nagrania, a odeślę linkiem dla osób, które potrzebują sobie przypomnieć, jak się dodaje oczka. Spis dokładnie, w którym rzędzie, ile dodałam, za chwileczkę pokażę. Jedyną modyfikacją będzie dla tych osób, które będą robiły, tak jak ja tutaj drugą postać robię z Divy, że doszłam aż do 36, a nie tak jak w przypadku Kamili do 30 półsłupków. W związku z tym będzie o jeden rządek więcej dodawania. No i potem, tak jak tutaj w Kamili doszłam do 13 rzędu, robiąc 30, tutaj dojdę troszkę dalej. Zaraz dokładny opis robienia głowy pokażę i odeślę do linku, gdzie szczegółowo pokazuję, jak się tą głowę robi. Przed rzędem, którym będę zmniejszać, należy pamiętać, że jeżeli ktoś chce mieć oczka bezpieczne, żeby te oczka włożyć. W Kamili włożyłam tak jak poprzednio, w poprzednich postaciach między 9 a 10 rzędzie. Tutaj w Divie włożyłam między 10 a 11 i 4 półsłupki odstępu między nimi. Tunikę robię identycznie jak robiłam tunikę Józefa, dlatego nie będę powtarzała filmiku, tylko odeślę linkiem do tego miejsca, gdzie pokazywałam, jak robimy tą tunikę. Z tą tylko różnicą dla Divy, że przy pierwszym rzędzie, gdy będę podwajała, tutaj w szyi było 9 półsłupków, więc po podwojeniu będę miała 18 półsłupków, a w Kamili miałam 16, bo skończyłam na 8 półsłupkach głowę. I potem tak samo trzy razy dodałam dwa oczka z dwóch stron, z lewej i z prawej strony w co drugim rzędzie, a potem dodawałam w co trzecim rzędzie. I tak jak w Kamili muszę dojść do 30 półsłupków, czyli ostatnie dodawanie miałam w 17 rzędzie,
Tak, tutaj w Divie muszę dojść do 36 półsłupków, czyli ostatnie dodawanie, gdzie będę miał 36 półsłupków, uzyskam dopiero w 23 rzędzie. I u Józefa robiliśmy jeszcze kilka, bodajże 10 rzędów bez dodawania na wysokość, na jaką chcemy, żeby ten Józef był. Tutaj, jako że są to Trzej Królowie i wypadałoby trochę tą suknię ozdobić, tutaj możemy już różne warianty ozdób zrobić sobie z kordonka metalizowanego. Ja pokażę może taki pierwszy sposób zrobienia za pomocą oczek ścisłych, takiej tutaj srebrzącej lub złotej lamówki. Przygotowana pętla na kordonku. Wkładam dwa rządki ponad tym, gdzie skończyłam, i przeciągnę tą pętlę szydełkiem. Ok, mam pętelkę. Teraz będę robiła oczka ścisłe, wbijając się co każdy słupek o jedno dalej. I wychodzi mi taka lamówka. Staram się, by te oczka były równe, ani nie za ścisłe, ani nie za luźne. Lamówkę skończyłam. Robiłam ją tą nicią. Ona jednak jest troszkę gorsza, bardziej mi się rozdwajała. Tymi mulinami mi się robiło lepiej. Teraz, żeby taki jeszcze uzyskać efekt świecący, będę w co drugim rzędzie robiła, myślę, że tą muliną. Czyli jeden rządek zrobię tą muliną, 36 półsłupków, potem wrócę do 36 tą. I znowu tą 36. I tak może zrobię przynajmniej 4 albo 6 rządków. Czyli teraz zmieniam. Znacznik wyjęłam, bo tutaj teraz wpychałam wypełnienie. Pamiętaj, żeby dobrze dopchnąć do szyi. Zmienię sobie teraz nitki. Ostatni półsłupek poprzedniego rzędu zakończyłam już kordonkiem metalizowanym. I teraz będę jechała cały rządek aż do początku kordonkiem, tym metalizowanym. I ostatni rządek, ostatni półsłupek tego rzędu zakończę zwykłą nitką. Tak wygląda moja suknia. Tutaj zrobiłam 4 razy, przeplatałam kordonkiem metalizowanym z nitką zwykłą. Widzę, że zrobiłam trochę za wysoką tą postać. Wystarczyłoby spokojnie 3 razy, o 2-3 rządki niższą. W porównaniu z tą jest wyższa ta postać. I po tym przeplataniu jeszcze zrobiłam 4 rządki zwykłą i na niej zrobiłam lamówkę. To jest jedna z takich propozycji, jak można ozdobić tą suknię. Tutaj w tej sukni zrobiłam też oczkami ścisłymi, tak jak tutaj, tylko nie prosto, a skośnie. Skośnie dwa oczka w górę i skośnie dwa oczka w dół. Innym sposobem na ozdobienie sukni może być wyszycie jakiegoś wzorku. Narysowałam sobie taki wzorek, taki sobie wymyśliłam. Patrzę, że ma 6 kratek, 6 półsłupków, czyli przy moim 36 półsłupkach, które mam tutaj na obwodzie z mojej Divy Alize,
To by się mi udało zmieścić. Jakbym miała także kamilą 30, to też jest podzielne przez 6, to też by się udało. No, spróbuję coś takiego tutaj wyszyć między dwoma takimi lamówkami zrobionymi, tak jak w poprzednich postaciach, szydełkiem. Wbijam się tutaj. I próbuję coś takiego wyszyć. Tak ten wzorek akurat wygląda. Już zakończę moją robótkę. Różne pomysły na ozdobienie sukni. Można wyszyć jakieś gwiazdki, tak jak tutaj. Tutaj na przykład zrobiłam kolorem kontrastowym, a kolorem sukni w co trzeci półsłupek robiłam o, wbijałam o dwa rządki niżej. Taki też pomysł. No i teraz tylko wypychamy naszą suknię i łączymy z podstawką. Tak samo jak zawsze umocniłam podstawkę plastikiem, przykleiłam go klejem na gorąco i teraz będę łączyła nitką od sukni półsłupkami, wbijając się w półsłupek sukni i w półsłupek podstawki. I tak dookoła. Jeżeli troszkę za dużo wypełnienia, to później można dołożyć, żeby nam nie przeszkadzało przy robieniu. Przy końcu jeszcze dopchnę troszkę wypełnienia do środka. Zakończyłam nitkę, teraz ukryję. To można troszkę tak wcisnąć, żeby to wtedy tak stabilnie będzie stało. Do środka. I postać gotowa. Pora na zrobienie twarzy. Tak jak poprzednio, tutaj wyszywamy taki delikatny nosek nitką w kolorze ciała. Gdzieś tak rządek pod oczami, gdzieś tu. Teraz tak przymierzyć na szerokość dwóch półsłupków. Czy, okay. Czy to będzie po środku? Tą nitkę sobie zostawię dłuższą, żeby ją zaraz ukryć. I tak wystarczy, że trzy razy przeszyję w to i z powrotem. Nie naciągam bardzo. I nie trzeba tych nitek z tyłu ukrywać, bo ten tył będzie zasłonięty, więc supełki spokojnie można zrobić sobie z tyłu. Tę niteczkę też schowam. Z tyłu można te niteczki związać i nawet sukienek zostawić na zewnątrz. Nie będzie to przeszkadzało. Teraz jeszcze wyhaftuję czarną nitką brwi,
Można też wyhaftować białą nitką, chociaż jest to przy tych bezpiecznych oczkach utrudnione ze względu na to zabezpieczenie, które jest z tyłu. Dlatego ja ostatnio już nawet tylko tak sobie przewlekałam tą niteczkę, aby tak delikatnie tam wejść w to miejsce. Tutaj nie można tak mocno w dół wbijać, ponieważ jest to zabezpieczenie, tylko tak od razu w prawo, w bok. Tą niteczkę sobie jeszcze tu zostawię i tutaj do tyłu pójdę. I przy koralikach bym normalnie tutaj teraz przeszyła jeszcze tu na dole, ale jako, że tam mi to utrudnia to zabezpieczenie, po prostu wezmę magicznym klejem, wykałaczką, posmaruję tutaj troszkę brzeg tego oczka i przykleję to w ten sposób. Czarodziejski klej robi się przezroczysty po wyschnięciu, więc nie będzie tego widać. Tak samo zrobię u góry, ale ciemną, czarną nitką. Czarną nitką wyhaftuję brwi. Tu zaczynam tak mniej więcej dwa rządki nad okiem i idę w prawo, dwa półsłupki i o jeden rządek wyżej. I tu symetrycznie, dwa półsłupki w bok, jeden rządek niżej i już się wbijam tak, żeby wyhaftować rzęsy. Jest to ze względu na to zabezpieczenie dosyć trudne. Trzeba robić tak bardziej poziomo niż pionowo. Zostaję tu troszkę. Tu się wbije i wyjdę. I te ręce też za chwileczkę podkleję. Nie będę już ich przyszywać, tylko podkleję klejem. Ręce identyczne jak ręce pasterza i Józefa. Szczegółowo jakie robiłam, pokazałam w filmiku na początku drugiej części filmiku o pasterzu. Link do tego filmiku podam. Natomiast teraz w skrócie przypomnę, jak tą rękę robiłam. Tutaj kolorem skóry dłoń 4 rządki na magicznym pierścieniu 6 półsłupków robiłam. Zmieniłam kolor na kolor sukni, podwoiłam ilość oczek, czyli z 6 powstało mi 12, następnie dodałam w drugim rządku 3 półsłupki, czyli mam już 15, trzeci rządek w kolorze sukni
Zrobiłam za tylnią nitką, żeby mieć taki brzeg. 15 półsłupków już bez dodawania. Jako, że jest to kolor sukni, to tutaj taką modyfikację zrobiłam, że dodałam ten mój metalizowaną muliną. Zrobiłam rządek. Oczywiście tak samo jak u pasterza, w każdym rządku próbując odjąć jeden półsłupek. Robię to metodą zakańczania rzędów i oczkiem ścisłym i rozpoczynania oczkiem łańcuszka i następny rząd pomijałam pierwszy półsłupek. Za każdym razem mam o jeden półsłupek mniej, aż doszłam do 8 półsłupków i wtedy już nic nie odejmuję i robię rękę na taką długość, na jaką mi jest ta długość potrzebna. Czyli żeby uzyskać taki świecący efekt, zmieniłam tutaj kolor na metalizowaną mulinę i jeden rządek zrobię właśnie nią. Podniosę się oczkiem łańcuszka, omijam pierwszy półsłupek i robię do końca tą muliną. Potem zrobię kolorem sukni i jeszcze jeden rządek zrobię muliną i wtedy dopiero ją obetnę. Cały rządek zrobiłam, zakończam już oczkiem ścisłym w kolorze sukni, podnoszę się oczkiem łańcuszka i teraz rząd tym kolorem. I jeszcze raz wrócę do złotej, oczko ścisłe zakończyłam rzędem już złotą, podnoszę się oczkiem łańcuszka i jeszcze jeden rządek zrobię. Omijam pierwszy półsłupek i po zrobieniu tego rzędu już obetnę tą złotą nitkę i umocnie zwiążę. I wszystkie te końcówki nitek wepchnę tutaj do dłoni. Taka długość mi wystarczy. I teraz tak samo jak u pasterza i Józefa, można włożyć kreatywny drucik, żeby umocnić tę rękę, żeby dało się ją uformować, ale można też to pominąć, ponieważ ręce będą sklejone, więc one i tak już dostaną w ten sposób uformowane, bo będą trzymały dary. Tutaj mam kadzidło, tu jeszcze nie skleiłam, ale właśnie tu będzie to doklejone złoto. Więc kto nie ma drucika, spokojnie może to zrobić też bez drucika. Ja tu zabezpieczyłam końce, wepchnę i albo zakończę igłą, tak jak u Józefa, biorąc przednie nitki i ściągając, albo można na płasko zakończyć 4 półsłupkami. Czyli złożyć tutaj przez obie. Raz. I obcinam nitkę. Ja będę kleić, więc nitkę nie zostawiam zbyt długą. Kto chce przyszyć, to od razu taką nitkę dłuższą do przyszycia. Rękaw królewski, więc ten mankiet, brzeg za tylną nitkę, chwytając się tutaj, robię metalizowaną muliną. Od razu ukrywam ten koniec muliny, który miałam przy połączeniu. I tak do końca. Teraz pora ręce przyszyć albo przykleić.
Ja rozgrzewam już gorący klej i tylko tymi nitkami tutaj przyłączę, a następnie przykleję. I na tym skończę pierwszą część tego filmiku poświęconym Trzem Królom. Mamy już zrobione bazy, które tak naprawdę są troszkę modyfikowaną bazą Józefa, którą już robiliśmy. Jest to część taka najbardziej czasochłonna. W następnej części pokażę, jak zrobić koronę, razem już z włosami, płaszcze, turbany. I chustę. Troszkę pomodyfikuję też te tutaj postaci, jakie wcześniej zrobiłam.